aspirant sztabowy Paweł Petrykowski, Dolnośląska Policja. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak liczna jest jednostka we wrocławskiej Dolnośląskiej Policji zajmująca się tymi niewyjaśnionymi zbrodniami sprzed lat? To nie jest duża jednostka, to jest kilku funkcjonariuszy, ale najbardziej doświadczonych z pionu kryminalnego, dochodzeniowo-śledczego. I to są ci policjanci, którzy właśnie zajmują się analizą. I oni są jakby mózgiem dalszych działań realizowanych przez archiwum ich. Natomiast wsparcie już w poszczególnych czynnościach na kolejnych etapach tych ich działań wspierają ich policjanci z różnych komórek i z różnych jednostek, w zależności od tego, gdzie się dzieje sprawa, czego dotyczy sprawa, jakie potrzeba wykonać czynność. A co decyduje o tym, że wracają do sprawy tej, a nie innej? Przede wszystkim każda sprawa, która jest przez nich analizowana, jest analizowana pod kątem takim, czy zaistniało coś nowego od tamtego czasu, co mogłoby tym razem pomóc w wyjaśnieniu sprawy. To jest ponowna analiza, ale to są też nowe możliwości badawcze. A więc wszystko to, co mogłoby spowodować, że dzisiaj sprawa zostanie wyjaśniona, chociaż za każdym razem policjanci podkreślają, zajmując się tą sprawą, nigdy nie gwarantują, że tym razem będzie sukces. Rozmawiając z rodziną, bo często wracają do tych spraw, to też rozdrapujemy stare rany, więc też konsultujemy się z rodziną. Ale też jeśli sprawa nie została rozwiązana, sprawca nie został zatrzymany, to myślę, że dla rodziny taki powrót do tej sprawy i do tej historii to jest coś, co może też pomóc w wyleczeniu tej traumy. Znaczy, my uważamy, że każda zbrodnia powinna zostać osądzona, sprawca ukarany, i tym się kierują policjanci z archiwum X. Tak jak wspomniałem, nigdy nie obiecują, że tym razem się uda, ale robią wszystko, żeby tak właśnie było. No dzisiaj możemy powiedzieć, że już w tej chwili, jak dobrze pamiętam, 4 czy 5 spraw, do których policjanci wrócili, zostało na Dolnym Śląsku wyjaśnionych. Ta najgłośniejsza dotyczyła gwałtu i zabójstwa 15-letniej dziewczynki po 25 latach, jeśli dobrze pamiętam. Po 25 latach, tak. Mieliśmy zbrodnię również młodej dziewczyny 15-letki w noc sylwestrową, a więc też zabójstwo i gwałt. W tej chwili sprawa, no jak się okazuje, zabójstwa z 91 roku, a więc też bardzo odległa. Chociaż jak pokazuje ostatnia sprawa z 2014, którą też policjanci się zajęli tu wspólnie z prokuraturą, nie zawsze jest to sprawa tak odległa, ale istotne jest to, co przez wiele lat nie udało się wyjaśnić, że tym razem udało się wyjaśnić. I mówię o sprawie zabójstwa z 2014 roku, gdzie w zasadzie zaczęło się od zaginięcia mężczyzny. Przez wiele lat nie było wiadomo, co się z nim stało. Ta sprawa teraz, ponownie podjęta przez prokuraturę Świdnicy i policjantów z archiwum X, doprowadziła do ustalenia, że mówimy o nie zaginięciu, a o morderstwie. Co decyduje o sukcesie w danej sprawie? Czy to są nowoczesne technologie, czyli na przykład badania genetyczne, badania DNA? Czy w dużej mierze albo jakiekolwiek znaczenie ma fakt, że na przykład przy innej sprawie będzie ktoś, kto pamięta albo może dodać nowe wątki do właśnie tej sprawy sprzed lat? Przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że sprawy to analizują ludzie, którzy z tymi sprawami wcześniej nie mieli nic wspólnego. Czyli świeże spojrzenie. Pełne, świeże, nowe spojrzenie i bardzo żmudna, bo początek takiej pracy to jest bardzo żmudna, siedząca praca i analizowanie wielu tomów akt. Szukanie czegoś, co być może umknęło poprzednikom, być może w inny sposób zostało zinterpretowane przez obecnych policjantów i pozwoliło pójść zupełnie w innym kierunku. Ale tak jak pani wspomniała, możliwości badawcze, dzisiejszy rozwój badań, szczególnie jeżeli chodzi o genetykę, to jest też narzędzie, które pomaga dużo więcej niż jeszcze wiele lat temu. Ale żeby te badania przeprowadzić, to musi być najpierw to coś, na co muszą wpaść policjanci. A gdzie we wrocławskiej jednostce ta jednostka ma swoją siedzibę? Bo tak mam takie wizualizacje filmowe, że to gdzieś w podziemiach, w mrocznych pomieszczeniach, nie do końca doposażonych, siedzą policjanci w tajnej jednostce i pracują. Jak to wygląda w rzeczywistości? No, tak aż to nie wygląda, natomiast jest to komórka, która, tak jak wspomniałem, składa się z policjantów i z pionu dochodzeniowego i kryminalnego, więc na styku tych dwóch pionów faktycznie w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu jest grupa policjantów, która wraca, analizuje stare sprawy. No i tak jak mówię, nigdy nie ma pewności, czy tym razem się uda, ale policjanci rozpoczynają swoją pracę, wierzą w to, że tym razem tak jednak będzie. No i te przykłady ostatnie pokazują, że można powiedzieć, nie ma zbrodni doskonałych. Pytanie jest tylko, jak długo potrwa wyjaśnienie tej sprawy. Kto może dołączyć do takiego specjalnego zespołu? Tu liczy się doświadczenie, liczba wykrytych spraw, która w karierze policyjnej jest już zaznaczona? Przede wszystkim ogromne doświadczenie, bo to muszą być policjanci, którzy zetknęli swojej pracy się już z wieloma różnymi tego typu sytuacjami, bo w dużej mierze bazują na doświadczeniu, ale to muszą też być ludzie, którzy mają duże zdolności analityczne, bo tak jak wspomniałem, to jest szukanie czegoś dosłownie
czasami małego fragmentu w wielu tomach akt. No właśnie, a policjanci pracują nad jedną taką sprawą, wybierają tę jedną, nad którą się skupia cały zespół. Czy to jest, podlega analizie kilka spraw i no, z tych kilku wyłuskują to, co ich zaniepokoi i decydują, tu skupiamy uwagę? Czyli analizują kilka spraw i z tego, co się orientuję, w tej chwili na biegu mają około 5 spraw. Sprawy, które też medialnie, że tak powiem, cieszyły się ogromnym zainteresowaniem i cieszą się nadal, bo nie zostały wyjaśnione. Na przykład zabójstwo w Górach Sowich. Pracują nad kolejnymi sprawami, no i zaczekajmy. Ja liczę na to, że będą kolejne sprawy, które przez tych policjantów uda się wyjaśnić. Myśli pan, że uda nam się kiedyś zaprosić policjanta z tej sekcji, bo próbujemy od dłuższego czasu. Dziękuję, że pan przyszedł, ale jednak próbowaliśmy też zaprosić jako współrozmówcę policjanta, który pracuje w takim archiwum. No jest to trudne, ponieważ ci policjanci jakby nie chcą przed kamery stawać. To, co robią, wymaga ogromnej, że tak powiem, dyscypliny i też, że tak powiem, operacyjnej pracy. I anonimowości. I anonimowości. Docieranie dzisiaj do ludzi, którzy od wielu lat w głowach mają pewną wiedzę i przez te wiele lat nie potrafili się tą wiedzą podzielić z organami ścigania, wymaga też ogromnych umiejętności też psychologicznych, żeby aspirant tym razem jednak się otworzyć. Paweł Petrykowski, można by na ten temat rozmawiać jeszcze kilkanaście minut. Pięknie dziękuję za to spotkanie o poranku.